kochane ziomeczki, zapraszam was do szkoły Rock Day w centrum Krakowa. Tu mamy drzwi. Idziemy. Patrzcie. Witajcie w szkole Rock Day. Świeżo przygotowana, wymalowana i naszykowana do zajęć szkoła. Jeszcze nie do końca tutaj mamy nawet jakieś plakaty pozawieszane. Na razie jest troszeczkę tak sterylnie, ale tutaj już przygotowane wszystko jest dla ziomeczków. Piec stoi, kurczę, naparzamy tutaj na gitarce. Gitarka jedna stoi. Wszystko jest. No tutaj mamy Rock Day'owe WC, więc po prostu jest hardkorowo. Tu mamy napis Rock Day, o kurczę, takie bajeranckie. No w każdym razie wszystko, tu jest jedno pomieszczenie było, mieliśmy poczekalnię taką śmieszną. Tutaj pokój, jeden pokój, jedno pomieszczenie. Teraz wchodzimy do głównego pomieszczenia szkoły, głównego pomieszczenia studia nagrań kanału rockday.pl, głównego pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia o nazwie Mali Muzycy, ale tutaj ja was zapraszam też, kochani, przede wszystkim do tego, że to jest szkoła Rock Day, gdzie gramy na różnego rodzaju instrumentach, przede wszystkim właśnie gitara, jak widzicie, gitara elektryczna, klasyczna, akustyczna, basowa. Tu czekają w kolejce. Gramy też na pianinie. Nauka gry na perkusji. Co prawda akurat perkusji w tym momencie tutaj nie mamy, jest w innym, gdzie indziej. Nauka śpiewu. No po prostu właściwie działamy ze wszystkim. A mamy tutaj naprawdę pięknie urządzone. Zobaczcie, jak wszystko jest naprawdę. No rower akurat tutaj stoi, bo tymczasowo tutaj stoi. Ale tutaj mamy pięknie ozdobione ściany. Widać ruch krakowski. W centrum Krakowa po prostu naparzamy, tutaj działamy. Działamy po prostu na maksa, tak jak trzeba. Także naprawdę wszystkim chcę powiedzieć o tym, że naprawdę warto zwrócić uwagę na naszą szkołę i po prostu chciałem po prostu tym filmem się pochwalić, jak nam się to udało doprowadzić już do stanu używalności, do wszystkiego, do czego szkoła służy. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma wszystkich instrumentów, ponieważ mam akurat je w innym miejscu, ale też uczymy grać i na kahunie, i na bongosach, i na dżembe, i na różnych instrumentach, więc po prostu jeśli kogoś interesuje nauka gry na instrumencie jakimkolwiek, prawie że jakimkolwiek instrumencie, to niech się zgłasza, niech wali oknami i drzwiami. Dodatkowym jeszcze atutem jest to, że też na większości tych instrumentów można się uczyć przez Skype i być, tak mogę powiedzieć, pełnoprawnym uczniem szkoły. A jeśli chodzi o takie instrumenty konkretne, typu właśnie gitara, klawisze, bas, to jest program trzystopniowy, czyli po prostu po każdym jakby stopniu zdobywa się taki, można powiedzieć, certyfikat czy pewnego rodzaju dyplom, który po prostu no, uprawnia do następnego stopnia, więc po prostu bardzo fajny bajer. A tu jeszcze wam chcę pokazać, że jest tak, jeszcze co prawda nie zawieszona w tym momencie, ale tablica magnetyczna, a tutaj mamy tablica kredowa. Tablica kredowa, no taka tablica do pisania kredą. No i tu jeszcze największy bajer to jest chyba to drzewo. Drzewo muzyczne przewyczesane, naprawdę bajeranckie drzewo muzyczne. Kącik dla dzieciaków, na razie poduszki są tutaj zwalone w jedno miejsce, w każdym razie do zajęć Mali Muzycy. Cały bajer tak wygląda, po prostu coś pięknego. A wracając jeszcze do samych zajęć, to wspomnę tylko tyle, że mamy jeszcze zajęcia, oczywiście takie zajęcia grupowe, różnego rodzaju wykłady, na przykład z lutnikiem, czy też wykłady odnośnie nagrywania w studiu domowym, wykłady odnośnie teorii muzyki. Po prostu bardzo dużo różnych rzeczy. Teraz wreszcie będzie się działo naprawdę oficjalnie i z pełną parą, więc właściwie niech wszyscy o tym wiedzą, niech się wszyscy po prostu już szykują i zgłaszają i odzywają do mnie, najlepiej na fejsie, na YouTubie, telefonicznie, po prostu no walcie drzwiami, oknami. Myślę, że warto. Polecam Wojtałkę.
Popatki!